W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejsza niedziela umiejscawia nas już w drugiej końcówce tak naprawdę okresu po zmartwychwstaniu. I tak jak już poprzednia niedziela, czy jej Ewangelia, już kieruje naszą uwagę również dzisiejsza Ewangelia na przyszłe w niebo wstąpienie Pańskie, które i my sami za półtora tygodnia będziemy obchodzić liturgicznie. W zeszłą niedzielę z ust Chrystusa słyszeliśmy słowa do apostołów: jeszcze chwila, a mnie nie ujrzycie. Dzisiaj Chrystus mówi: idę w czasie teraźniejszym do Ojca, po to, żeby zaznaczyć, że coraz bliżej jest tego wydarzenia. I o ile tydzień temu słyszeliśmy słowa o smutku, który po odejściu Chrystusa ma towarzyszyć apostołom, tym zdrowym smutku, który jest nieodłączną konsekwencją naszego życia chrześcijańskiego i tego, że nasza ojczyzna jest w niebie, a nie tutaj na ziemi, to w dzisiejszej Ewangelii słyszymy również słowa o smutku, jednak jako wyrzut do apostołów. Chrystus zarzuca swoim apostołom brak zainteresowania, ten smutek, który jest smutkiem światowym, smutkiem złym i który w przypadku apostołów brał się nie z bezinteresownej miłości do Chrystusa, ale z tej miłości do Niego, która niestety była zarażona egoizmem i tym, że apostołowie oczekiwali, przynajmniej podświadomie, że Chrystus pozostanie z nimi na czas nieokreślony i będzie towarzyszył im również w sposób cielesny, nie tylko duchowy. I stąd też słyszymy w dzisiejszej Ewangelii słowa, które z ust Chrystusa, które mogą nas zaskakiwać. Pożytecznie dla was, abym odszedł, mówi Chrystus. Pożytecznie właśnie dlatego, aby dojrzała wiara w apostołów Chrystusa, aby pozbyli się wreszcie tego przywiązania do cielesnej obecności Chrystusa i pamiętali o tym i skierowali swoją uwagę na tym, co jest istotą jedności z Chrystusem. A więc nie Jego cielesna obecność, ale duchowa jedność przez wiarę w Niego i przez łaskę uświęcającą. Niekoniecznie związane z dostrzeganiem czy odczuwaniem Jego cielesnej obecności. I jak bezskuteczna może być sama fizyczna bliskość Jezusa, jeśli nie towarzyszy jej ta duchowa jedność, dowodzi chociażby właśnie postawa apostołów, którzy w tym momencie, kiedy natura ludzka Chrystusa została, tak można powiedzieć, zniszczona, Jego człowieczeństwo zostało, tyle wycierpiało, wszyscy rozproszyli się, jak mówi Pismo Święte, jak owce pozbawione pasterza. Dowodzi tego również postać Judasza w sposób tak szczególnie jaskrawy, który przecież całe 3 lata cieszył się towarzystwem Zbawiciela, a tymczasem duchowo, przynajmniej na końcu tego okresu, był daleko od Niego, także był zdolny zdradzić samego boskiego Mistrza. A zatem właśnie dlatego, drodzy wierni, potrzeba, aby Chrystus odszedł, aby i apostołowie zaczęli myśleć innymi kategoriami na temat życia duchowego i ich jedności z Chrystusem i ich również misji apostolskiej przyszłej. Co również nie znaczy bynajmniej, że Chrystus od tego czasu, od momentu swojego zniebowstąpienia będzie jakoś odległy. Przeciwnie, właśnie tym skuteczniej będzie działał i żył w swoim Kościele, który przecież jest niczym innym jak Jego własnym mistycznym ciałem. Jednak szczególna misja Syna Bożego za Jego życia tutaj doczesnego na ziemi to było dzieło odkupienia i założenie Kościoła. I po to właśnie była potrzebna fizyczna obecność wcielonego Słowa Bożego, aby mogło ono cierpieć w swojej ludzkiej naturze i tak nas odkupić. Tymczasem dzieło rozwoju Kościoła, dzieło uświęcenia członków Kościoła to misja, którą właśnie przypisujemy i którą sam Chrystus przypisuje Duchowi Świętemu. To On dopełni tego dzieła, które Chrystus zapoczątkował. To On nauczy apostołów, nauczy wiernych w
wszystkiego, co Chrystus nauczał i czego również apostołowie do czasu wniebowstąpienia Chrystusa, jak On sam wskazuje, nie byli w stanie pojąć, ponieważ tak bardzo byli przygnębieni tą świadomością, że Chrystus jako człowiek musi ich opuścić, że zapominali o tym, że będzie przecież im towarzyszył jako Bóg, jako Syn Boży. Na czym więc będzie polegało to posłannictwo Ducha Świętego, Ducha Prawdy, o którym mówi Chrystus w Ewangelii? Otóż przekona On świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jednocześnie Chrystus dodaje do tych słów zaraz wyjaśnienie, które na pierwszy rzut oka może nam się wydawać mało zrozumiałe, dlatego też warto przez chwilę nad nim się zastanowić. Najpierw Duch Święty ma przekonać świat o grzechu, a to z tego powodu, że nie wierzą we mnie, nie wierzą w Chrystusa. Chrystus mówi umyślnie o grzechu, nie o grzechach jakichś konkretnych, poszczególnych ludzi, nie o grzechach z dziedziny moralnej, nauki swojej, ale mówi o grzechu w ogólności, mając na myśli właśnie odrzucenie Jego samego. Grzech niewiary, grzech największy, wobec którego, w porównaniu do którego każdy inny grzech, choćby największą zbrodnia, którą możemy sobie wyobrazić, którą człowiek może dokonać drugiemu człowiekowi, jest niczym w porównaniu do grzechu odrzucenia Boga. Nie ma większej zbrodni niż właśnie ta, o której mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, której dokonał naród żydowski i której dokonuje właśnie ten świat nieustannie aż po nasze czasy. I dlatego też mowa o grzechu niewiary. Mowa o tej niewierze, która oczywiście pochodzi nie z nieświadomości jakiejś, przynajmniej choćby w części niezawinionej, ale z nastawienia ludzkiej woli, która może odrzucać samego Boga, może odrzucać nawet najbardziej jednoznaczne i dobitne świadectwo o prawdach Bożych. I jak daleko ta zatwardziałość może się posunąć, mamy tego dowód chociażby w obrazie tej scenie, czy faryzeusza, który jest skłonny raczej cuda Chrystusa przypisać działaniu złego ducha, niż przyjąć, że nauczyciel z Nazaretu, którego on poznał jako człowieka, jest jednocześnie samym Bogiem. Po drugie, mówi Chrystus, Duch Święty przekona świat o sprawiedliwości, a to z tego powodu, że Chrystus idzie do Ojca. Również słowa zaskakujące. Cóż ma wspólnego w niebowstąpienie Chrystusa ze sprawiedliwością? Kiedy mowa o sprawiedliwości, to bardziej spodziewalibyśmy się tego, że Pan Bóg wymierzy właśnie karę za ten grzech niewiary, o którym mowa była wcześniej. Otóż, drodzy wierni, sprawiedliwość ma to do siebie, że oddaje każdemu to, co się mu należy. Co w takim razie należy się człowieczeństwu Chrystusa, temu człowieczeństwu, które jest zjednoczone z osobą Słowa Bożego i które za nasze grzechy cierpiało? Otóż należy mu się odpłata, należy mu się nagroda, należy mu się to miejsce po prawicy Ojca, gdzie Chrystus jako człowiek również od momentu swojego wniebowstąpienia będzie zasiadał i które to człowieczeństwo będzie miało udział w chwale bóstwa. To przebóstwienie ludzkiej natury miało rzecz jasna miejsce przy samym wcieleniu, jednakże aż do śmierci na krzyżu, aż do zmartwychwstania i wniebowstąpienia było starannie ukryte pod zasłoną człowieczeństwa. Także jedyną tak naprawdę widoczną namiastką tego zjednoczenia i tej chwały, która z bóstwa Chrystusa spływało na Jego człowieczeństwo, było przemienienie na górze Tabor. I to wydarzenie również było podporządkowane temu celowi, dla jakiego Chrystus przyszedł na ten świat. A więc temu, aby wzmocnić swoich apostołów w obliczu zbliżającego się cierpienia. Za to od chwili zmartwychwstania i wniebowstąpienia, kiedy już te przesłanki ustają, Chrystus już więcej nie cierpi, jak mówi święty Paweł, i odtąd zasiada po prawicy Bożego Majestatu. Tam odbiera cześć i uwielbienie od wszystkich aniołów i świętych. Po trzecie, mówi Chrystus, że Duch Święty przekona świat o sądzie, a to dlatego, że książę tego świata już został osądzony. Po raz kolejny zdumiewające słowa
Bo można by się zastanowić, po części słusznie, czy ten sąd nad szatanem, który jest zapowiedziany, nad księciem tego świata, nie odbędzie się właśnie na końcu tego świata, kiedy jego kres tego świata dobiegnie końca i kiedy ostatecznie szatanowi zostanie odebrana wszelka władza i kiedy już więcej nie będzie mógł szkodzić duszom. Odpowiedź na to pytanie, drodzy wierni, brzmi, że rzeczywiście szatan z dopustu Bożej mądrości, Bożej opatrzności do czasu zachowuje pewną władzę. I nasze czasy bez wątpienia dosyć jasno świadczą o tym, jak daleko może sięgać ta władza księcia tego świata. Jednak władza ta wcześniej, przed przyjściem Chrystusa, przed Jego śmiercią na krzyżu, była w pewnym sensie nieograniczona i rozciągała się nad każdym człowiekiem, jeśli nie w wyniku jego grzechów osobistych, to przynajmniej w wyniku grzechu pierworodnego, tego losu, który dzielimy z naszymi pierwszymi rodzicami, jako ich potomkowie. I właśnie ta władza ogólna szatana została złamana, kiedy Chrystus nas spod niej wyzwolił swoją ofiarą na krzyżu. A zatem właśnie wtedy, w tym momencie, który po ludzku był największą porażką Chrystusa, a zwycięstwem szatana, godziną ciemności, właśnie wtedy zostało to zwycięstwo odniesione. Wtedy został wydany już w zalążku sąd nad szatanem i sąd ostateczny tak naprawdę na końcu czasów będzie jedynie jego przypieczętowaniem. I choćby do tego czasu opatrzność Boża pozwalała dalej szatanowi panoszyć się i to do tego stopnia, że Chrystus w jednym miejscu Ewangelii pyta, czy kiedy przyjdzie powtórnie znajdzie się jeszcze wiara wśród ludzi, to mimo tego, drodzy wierni, od pierwszej chwili triumfu Chrystusa na krzyżu, to szatan jest wielkim przegranym w tej walce, a Chrystus zwycięzcą. A zatem to jest, drodzy wierni, te trojakie świadectwo, jakie Duch Święty nieustannie składa w życiu Kościoła. I nawet jeśli to świadectwo w obecnych czasach może nam się wydawać ograniczone i tak mało dostrzegalne w czasach powszechnej apostazji, że widać je być może w jedynie jakiejś garstce katolików, prawdziwie wiernych Chrystusowi, to pamiętajmy, że niczego to nie zmienia w tym fakcie, że Chrystus jest prawdziwym zwycięzcą. Zatem prośmy w tych ostatnich dniach przed wniebowstąpieniem, tygodniach przed nadejściem, przed zesłaniem Ducha Świętego, które to święta będziemy już niedługo obchodzić, abyśmy i my wzorem apostołów, z dziejów apostolskich również duchowo dojrzeli, abyśmy nasze myślenie na temat zjednoczenia z Chrystusem i tego świadectwa, które również mamy naszym życiem dawać, zmienili, tak aby rzeczywiście nasza wiara duchowo dojrzała i abyśmy sami naszym życiem świadczyli o tym grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.